Karolku Tyła po no naprawdę dużej wygranej, mógłbym powiedzieć największej w twojej zawodowej karierze, bo to był debiut zawodowy, ale naprawdę Krystian, to jest nie lada wyzwanie. No i zwycięstwo z takim zawodnikiem naprawdę coś znaczy. Znaczy no mam niesmak, bo głupio się skończyło, tak? Cieszę się, że wygrałem, no ale jest niesmak, tak? Krystian mógł walczyć, widziałem, ja też chciałem. Na amatorski się tak przegrywało, a chciało się walczyć. No ale taki sport, tak? Znaczy ja muszę powiedzieć, że to jest zaskakujące, bo nie pamiętam, żeby walki były przerywane skutek krwawienia i to zwłaszcza z boku, a nie gdzieś nad okiem. Zgadzam się, no moim zdaniem niesłuszna, ale to moja opinia, tak? Mogliśmy walczyć dalej. Tym bardziej, że też tak właśnie to, że był Krystian podniesiony w trakcie walki tak. na dole. Później decyzja, znaczy później było przerwanie rundy, też było parę sekund opóźnione. No tak sędzia miał dosyć kłopoty w tej walce. No zgadza się. Miałem kłopoty z nim, ale widziałem duże kłopoty ze mną w stójce. Jednak stójka, jak trener Azor i trener Tomek mnie szkolili, wygrała, tak? W każdym razie jeszcze raz gratuluję, bo pojedynek był warty oglądania. Tak. Mimo tego właśnie, że obaj czujecie duży niesmak. I do boju, nie mogę się doczekać kolejnej walki. Dziękuję bardzo, dziękuję.